Znajdujemy się na terenie cmentarza żydowskiego w Płocku, przy ulicy Mickiewicza. Był to cmentarz tak zwany nowy. Został założony w połowie XIX wieku i dla celów grzebalnych służył społeczności żydowskiej miasta Płocka aż do wybuchu II wojny światowej. Cmentarz został całkowicie zdewastowany przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Macewy posłużyły do budowy dróg, chodników, do wyłożenia schodów prowadzących ze wzgórza Tumskiego nad Wisłę. I w tej chwili na cmentarzu znajdują się tylko fragmenty macew, które zostały wmurowane w ścianę, tak zwaną ścianę płaczu. Natomiast za moimi plecami znajduje się pomnik z lat 60. Pomnik w części centralnej zaprojektowany przez architekta Lucjana Kota. W 1946 roku Komitet Żydowski w Płocku dokonał ekshumacji szczątków 25 Żydów, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców 28 lutego 1941 roku. To był pierwszy masowy mord dokonany na płockich Żydach przez Niemców na polach wsi Imielnica. Ekshumowane szczątki zostały przeniesione tutaj właśnie na teren cmentarza żydowskiego i w tym miejscu został postawiony pomnik zaprojektowany przez Benjamina Perlmuttera. W latach 60. XX wieku ten pomnik został zdemontowany. Miasto wybudowało nowy pomnik, przy którym byliśmy przed chwilą. Niewykluczone, że nadal w tym miejscu znajdują się pochowane szczątki tych 25 płockich Żydów, ponieważ pod pomnikiem zaprojektowanym przez Benjamina Perlmuttera znajdowała się krypta. W tej krypcie była drewniana skrzynia, w której złożono te szczątki. I z tego co wiemy, prawdopodobnie te szczątki nie zostały przeniesione w żadne inne miejsce, choć planowano przeniesienie ich na cmentarz komunalny, który został założony na początku lat 70. XX wieku. Na cmentarzu znajduje się kilka powojennych grobów, m.in. grób Alfreda Blaya, który był przewodniczącym Komitetu Żydowskiego w Płocku, oraz Szyi Bucha, który był współzałożycielem Spółdzielni Pracy Dziewiarskiej imienia Gerszona Dua. Teren, na którym znajdujemy się obecnie, to także teren dawnego cmentarza żydowskiego właśnie przy ulicy Mickiewicza. On co prawda w tym momencie jest po prostu zarośnięty łąką, można powiedzieć. Ten teren niebawem też będzie przez miasto Płock w porozumieniu z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zrewitalizowany. Są już konkretne plany dotyczące tego miejsca, które zakładają m.in. umieszczenie tutaj ławek i leżaków. Natomiast też wiemy, że fragmenty macew, które jeszcze znajdują się w różnych miejscach na terenie miasta, trafią także na tą część, która upamiętnia płocką społeczność żydowską. Tam mają zostać umieszczone na tak zwanej ścianie płaczu, czyli na tej ścianie, na której już kilka fragmentów macew się znajduje. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie znajduje się fragment oryginalnego muru, który otaczał stary cmentarz żydowski w Płocku. Cmentarz, który funkcjonował od XVI wieku do połowy wieku XIX, kiedy został otworzony nowy cmentarz właśnie przy ulicy Mickiewicza. Ten cmentarz został zdesekrowany i zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej. W zasadzie oba zostały, nie zostały tutaj żadne macewy. Ten mur jest jedynym ocalałym fragmentem właśnie oryginalnego istniejącego tutaj cmentarza i jego zabudowań. Znajduje się tutaj mural, który w końcu 2018 roku wykonali uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w ramach programu Szkoła Dialogu. Przy ulicy Misjonarskiej w Płocku znajduje się budynek, w którym dawniej funkcjonował szpital żydowski imienia Izaaka Fogla. Szpital został uruchomiony w 1872 roku dzięki wsparciu finansowemu kilku rodzin żydowskich związanych z Płockiem, przede wszystkim rodzin Szenwiców, Foglów oraz Lewitów, i funkcjonował do początku 1941 roku. Jesteśmy teraz w parku na Górkach. Cmentarze żydowskie zostały zdewastowane podczas II wojny światowej przez Niemców. Między innymi macewy z cmentarzy żydowskich możemy znaleźć właśnie tutaj w parku. Zostały z nich zrobione schody. Na jednym z nich zachował się fragment napisu. Takie schody znajdują się co najmniej w czterech miejscach
W najbliższym czasie park na Górkach ma być rewitalizowany przez miasto. Macewy zostaną wydobyte, przeniesione na cmentarz żydowski przy ulicy Mickiewicza i wmurowane w tak zwaną ścianę płaczu. Kamienica przy Starym Rynku 11 od lat 70. XIX wieku do 1934 roku należała do rodziny Szenwiców. Rodzina Szenwic to była jedna z takich bardziej zasłużonych rodzin żydowskich związanych z Płockiem. I w miejscu tym od lat 90. XIX wieku funkcjonowała biblioteka Chazomir, jedna z trzech żydowskich bibliotek działających w Płocku, największa z tych bibliotek. Jednym z jej twórców był Itzhak Grünbaum. Jako fundacja zrealizowaliśmy teraz projekt wystawienniczy pod tytułem Szenwic – historia jednej rodziny. Wystawa jest dostępna na naszej stronie internetowej w języku polskim i w języku angielskim i można ją również oglądać w Urzędzie Miasta Płocka w Galerii P.